pieniędzy na rynku nieruchomości, a w szczególności o umowie najmu, czyli o tym dokumencie, który reguluje nasze stosunki z naszym klientem, któremu wynajmujemy dany lokal. Proszę Państwa, dawno nie organizowaliśmy webinarów, szkoleń z dziedzin mocno prawniczych. Raczej do tej pory koncentrowaliśmy się na kwestiach rynkowych, ekonomicznych. Wracamy troszeczkę do takiej bardziej twardej, bardziej podręcznikowej czy akademickiej wiedzy. Dzisiejsze szkolenie będzie dosyć ogólne. Chciałbym w ogólności zaznaczyć temat najmu, temat umów funkcjonujących na rynku nieruchomości. Stąd mam do Państwa dwie prośby. Po pierwsze, chciałbym też odpowiedzieć na Państwa pytania. Z chęcią zrobię to na sam koniec. Proszę zanotować sobie pytania, które Państwu przyjdą do głowy w trakcie prezentacji i ja bardzo chętnie na nie odpowiem na sam koniec. Natomiast mam drugą także prośbę. Jeżeli któryś z tematów, które dzisiaj poruszymy, wyda się Państwu warte zgłębienia, zorganizowania dodatkowego, szczegółowego szkolenia na ten temat, bardzo proszę o takie sugestie również w polu czatu. Dla pewności jeszcze zapytam, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać. Można wpisać odpowiedzi w polu czatu. Słychać mnie? Nie widzę żadnych odpowiedzi. Bardzo proszę o wpisanie informacji, czy mnie dobrze słychać. Jest OK, tak, dziękuję bardzo. Fantastycznie, bardzo Państwu dziękuję za to potwierdzenie. Zatem zacznijmy. Może takim tytułem wstępu. Jak będzie wyglądała agenda naszego dzisiejszego szkolenia? Na samym początku powiem Państwu, czym w ogóle jest umowa najmu. Mam pełną świadomość, że pewne rzeczy są zupełnie oczywiste, natomiast na potrzeby takie dydaktyczne tego szkolenia chciałbym, żebyśmy pewne rzeczy sobie uściślili. Potem porozmawiamy sobie, jak wygląda sama umowa najmu, czyli jakie są wymogi formalne co do samego wyglądu czy formy właśnie umowy i co należy umieścić w umowie, żeby ona w ogóle umową najmu była. Potem porozmawiamy sobie troszeczkę o obowiązkach stron, zarówno tej strony, która jest posiadaczem mieszkania, jak i tej strony, która chce mieszkać, korzystać z danego mieszkania. Skoncentrujemy się później na umowie najmu okazjonalnego. Jest to bardzo ciekawa, dosyć świeża, nowa forma najmu lokali mieszkalnych w Polsce. Dlaczego jest tak szczególna i dlaczego jest tak atrakcyjna dla osób, które chcą zarabiać na wynajmie mieszkań, to powiemy sobie w trakcie szkolenia. Podsumujemy sobie później całe nasze szkolenie, no i oczywiście z chęcią odpowiem na Państwa pytania. Jeszcze słowem wstępu, jedna rzecz. Dzisiaj będę mówił o umowie najmu, o najmie lokali mieszkalnych. Mam pełną świadomość, i Państwo pewnie też o tym wiedzą, że wynajmować można praktycznie każdą nieruchomość. Może być to magazyn, może być to lokal biurowy, czy pod jakąś placówkę banku. Natomiast dzisiaj będziemy mówili w szczególności o umowie dotyczącej wynajmu lokali mieszkalnych, czyli tych zapewniających zaspokojenie tej potrzeby mieszkaniowej społeczeństwa, obywateli, osób, które z nami w mieście funkcjonują. Dobrze, przejdźmy dalej w takim razie do punktu pierwszego. Czym w ogóle jest najem? No więc w stosunku takim prawnym, cywilnoprawnym umowy najmu wyróżniamy następujące elementy. Po pierwsze mamy wynajmującego, tudzież właściciela. Bardzo często wynajmujący z najemcą jest mylony, w języku potocznym nie ma to większego znaczenia. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie to uściślili. Dlaczego napisałem tutaj wynajmujący łamany przez właściciel? Dlatego, że w dwóch podstawowych źródłach prawa dotyczących umowy najmu czy funkcjonowania w ogóle najmu, mam na myśli tutaj kodeks cywilny, przede wszystkim w artykułach od 659 w górę i ustawę o ochronie praw lokatorskich, zamiennie używa się tych dwóch sformułowań. Raz jest wynajmujący, raz jest właściciel. Dlaczego tak jest? No, taka polska specyfika, być może trochę bałaganu na etapie legislacji, natomiast tych dwóch pojęć używa się zamiennie. Z drugiej strony mamy najemcę, czyli tego, który ma ochotę mieszkać w naszym mieszkaniu. I tu znowu pojawia się pewna nieścisłość, dlatego że w samej ustawie o ochronie praw lokatorskich pojęcie najemcy bardzo często jest mieszane nie wiadomo czy z pobudek celowych, czy po prostu też przez nieuwagę ze sformułowaniem lokator. I w ogóle sama ustawa definiuje raczej lokatora, a nie najemcę, mimo że jego uprawnienia czy jego sytuacja prawna jest bardzo zbliżona do najemcy określonego w kodeksie cywilnym. Wynajmujący właściciel jest właścicielem nieruchomości, którą chce udostępnić na cele mieszkaniowe najemcy.
i może to zrobić w sposób odpłatny, czyli w momencie, kiedy pojawia się płatność za takie udostępnienie nieruchomości w celach mieszkaniowych, w tym momencie mówimy o najmie. Gdyby tej płatności nie było, mówimy o użyczeniu. Jeżeli nieruchomość będzie wykorzystywana w inny sposób niż cele mieszkaniowe, mam na myśli tutaj pobieranie pożytków bezpośrednio z danej nieruchomości, wtedy będziemy mówili o dzierżawie, czyli to jest zupełnie dużo bardziej zaawansowana z punktu widzenia gospodarczego umowa. Natomiast na nasze potrzeby dzisiaj definiujemy sobie najem jako użyczenie, udostępnienie lokalu mieszkalnego w celach mieszkaniowych osobie fizycznej. Przejdźmy dalej. Jaką formę prawną, czyli w jakiej formie powinna zostać zawarta umowa, aby była ważna? W zasadzie w dowolnej. Prawo cywilne czy kodeks cywilny nie wymaga szczególnej formy umowy najmu, jednak wiąże pewne konsekwencje ze szczególnymi formami umowy najmu. Mam na myśli tutaj przede wszystkim umowę najmu okazjonalnego, która zawsze musi być zawarta w formie pisemnej, oraz o pewnych sytuacjach, które tak naprawdę chronią bardziej najemcę, czyli tego, który będzie mieszkał w naszym mieszkaniu. I są to dwa przypadki. Pierwszy przypadek jest to umowa zawarta w formie aktu notarialnego, zarejestrowana w księgach wieczystych, czy też ujawniona w księgach wieczystych, która chroni najemcę i ujawnia jego prawa, stawia wyżej niż potencjalnych innych wierzycieli danego właściciela nieruchomości, oraz umowa najmu z datą pewną, czyli potwierdzoną notarialnie. Taka umowa z kolei chroni bardziej najemcę na wypadek sprzedaży nieruchomości wraz z najemcą w środku. Taką umowę jest dużo trudniej nowemu właścicielowi rozwiązać. Natomiast z punktu widzenia wynajmującego, właściciela nieruchomości, ta forma w zasadzie jest dowolną. Możemy ją zawrzeć w formie zwykłej, ustnej. Jeżeli ja się umówię z moją koleżanką z pracy, że od jutra będzie mieszkała w moim mieszkaniu i będzie mi za to płaciła, nie wiem, 1000 zł miesięcznie, to taka umowa jest jak najbardziej ważna. Natomiast mogę ją też zawrzeć w formie aktu notarialnego. Mogę ją też zawrzeć w formie zwykłej pisemnej i pod rygorem nieważności ustawodawca dla umów najmu okazjonalnego, czyli tego szczególnego rodzaju najmu, o którym za chwilę będziemy mówili, zarezerwował właśnie pod rygorem nieważności formę zwykłą pisemną. Na jaki czas może zostać zawarta umowa? Na czas nieoznaczony lub oznaczony. To trzeba oczywiście w samej treści umowy określić, czy ona jest na czas nieoznaczony, czy oznaczony. I tutaj też właściwie dla ważności umowy nie ma to znaczenia, jaki czas wybieramy i jaką formę wybieramy. Znaczenie ma natomiast znowu dla umowy najmu okazjonalnego. Ustawodawca określił, że tego typu umowa może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony i maksymalnie do 10 lat. Te wszystkie informacje, z czego to wynika, jakie są z tego konsekwencje, za chwilę jeszcze będziemy sobie dokładnie omawiać. To, co jest na tym etapie dla nas istotne, to, że umowa może być najmu zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony, natomiast w przypadku właśnie umów najmu okazjonalnego on zawsze musi być oznaczony. Proszę dalej. Jakie elementy są konieczne, jakie muszą się znaleźć w umowie, żebyśmy w ogóle mówili o umowie i żeby ona była funkcjonowała? Po pierwsze, no, data i miejsce zawarcia umowy to jest zupełnie oczywiste. Na samym początku, na nagłówku umowy, w tak zwanej komparycji określamy, kiedy i w jakim miejscu zawarliśmy umowę. Określenie stron umowy, czyli kto jest właścicielem, kto jest wynajmującym, a kto jest najemcą. Określenie przedmiotu, czyli dokładnego adresu samej nieruchomości, czym jest to mieszkanie, pokój, bo mówiąc o lokalu, nie mówimy tylko o całym mieszkaniu, ale to też może być pokój, może być zbiór mieszkań, może być cały budynek, może być nawet większa skala, typu, nie wiem, duży apartamentowiec, czy jeszcze coś innego. Określenie czynszu, czyli wynagrodzenia, które jest nam należne z tytułu najmu tego lokalu. Określenie kaucji lub nie musimy pobierać kaucji. Jest to kwestia ustalenia pomiędzy mną jako wynajmującym, a przyszłym mieszkańcem, czy tą kaucję pobiorę, czy też nie. I musimy się po prostu na to umówić. Określenie okres obowiązywania umowy, czyli to, o czym mówiliśmy. Czy jest ona na czas nieokreślony, czy na czas określony i jeżeli tak, to na jaki? Zasady rozwiązania umowy najmu, jeżeli jest to najem okazjonalny. W przypadku innych umów, jeżeli to nie jest umowa najmu okazjonalnego, zasady rozwiązania umowy właściwie określa ustawa. Natomiast w przypadku umów najmu okazjonalnego albo zrobimy to samodzielnie, czyli będziemy mieli określone sytuacje rozwiązania umowy,
albo wyręczy nas znowu kodeks cywilny i w tym momencie będziemy się posługiwać w większości przypadków miesięcznym okresem wypowiedzenia. No i zgoda na podnajem lub też nie. Tutaj akurat mamy sytuację taką, że ustawodawca narzuca konieczność wyrażenia zgody przez wynajmującego właściciela mieszkania, jeżeli najemca chciałby podnajmować część nieruchomości. To jest troszeczkę odwrotna sytuacja niż w przypadku najmu na przykład samochodu albo innej rzeczy ruchomej. W takim przypadku tak naprawdę, żeby zablokować możliwość podnajmu, właściciel musi aktywnie wyrazić taką wolę, czyli musi aktywnie nie zgodzić się na podnajem danej rzeczy. Natomiast w przypadku akurat lokali mamy sytuację odwrotną. Właściciel musi aktywnie zgodzić się na podnajem lub użyczenie danej rzeczy osobom trzecim. Więc jeżeli zakładamy, że wynajmujemy duże mieszkanie, na przykład jednemu studentowi, który znajdzie sobie czterech pozostałych innych kolegów, którym będzie podnajmował cztery osobne pokoje, to w tej umowie najmu taka zgoda ze strony właściciela musi się znaleźć. Wróćmy dalej. Proszę Państwa, mówiąc o umowie najmu, mówiąc o w ogóle stosunku prawnym najmu, mamy dwie strony, tak jak już mówiliśmy, czyli wynajmującego i najemcę, i te strony mają oczywiście wobec siebie pewne obowiązki. Obowiązek wynajmującego, czyli właściciela mieszkania, lokalu, pokoju itd., tak jak już mówiliśmy, może być to różna nieruchomość, jest przede wszystkim wydanie lokalu najemcy, utrzymywanie tego lokalu, czyli wszelkiego rodzaju większe remonty, zadbanie o to, żeby lokal był cały czas no, zdatny do użytku w tym samym stanie, w jakim ta umowa najmu czy ten najem się rozpoczął. Wszelkiego rodzaju naprawy, te cięższe, o tym za chwilę będę jeszcze mówił. No i zwrot kaucji, na którą się umówimy w ciągu maksymalnie miesiąca od ustania najmu. Natomiast po stronie najemcy mamy obowiązek. Przede wszystkim opłaty, ceny za najem, za ten lokal, czyli czynszu. Wpłacenie kaucji. Tutaj jest bardzo ważna kwestia. Proszę Państwa, niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że ustalając kaucję w umowie najmu, ustalamy tak naprawdę warunek dojścia do skutku samego najmu. Znaczy, jeżeli najemca nie wpłaci kaucji, to najem się jeszcze nie rozpoczął. Wpłacenie kaucji jest warunkiem do tego, żeby ten najem w ogóle ruszył i żeby wydanie lokalu najemcy stało się tak naprawdę praworządne. To znaczy, nawet jeżeli wydaliśmy lokal najemcy, który nie wpłacił kaucji, to on nie ma tytułu do tego lokalu. I jeżeli odmawia wpłaty kaucji, to tak naprawdę podlega w tym momencie egzekucji, czyli eksmisji z tego lokalu. Utrzymanie lokalu i drobne naprawy. I to jest bardzo, bardzo ciekawy aspekt, dlatego że ja obserwuję osobiście moich znajomych, którzy wynajmują lokale, czy ogólnie rynek, że wytworzyło się coś w rodzaju dobrej praktyki, że to raczej wynajmujący, właściciel dba o stan lokalu i wszelkie naprawy. Natomiast ciekawą rzeczą jest, że sama ustawa o ochronie praw lokatorów, ale także kodeks cywilny, ale troszeczkę w węższym zakresie, regulują, jakiego typu naprawy, jakiego typu koszty utrzymania lokalu obciążają najemcę, a nie wynajmującego. Jeżeli spojrzymy sobie w artykuł 6b, ustęp 2 tej ustawy, to możemy przeczytać, że najemcę obciążają naprawy i konserwacja. Podłóg, posadzki, wykładziny, okien, ceramiki, wbudowanych mebli, trzonów kuchennych, sprzętów i zabezpieczeń elektrycznych, pieców węglowych, przewodów odprowadzenia sanitarnego, aż do pionów instalacyjnych. A więc jest to dosyć szeroki katalog rzeczy, które tak naprawdę są narażone na bieżące uszkodzenia w trakcie, czy zużycie w trakcie użytkowania. I tak naprawdę utrzymanie ich i konserwacja, odtworzenie leżą po stronie najemcy, a nie wynajmującego. Po stronie wynajmującego, tak jak już powiedzieliśmy, leży ogólne utrzymanie lokalu w stanie niepogorszonym, czyli jeżeli zostaną wskutek, nie wiem, zdarzeń losowych zniszczone na przykład drzwi czy zbite okno, no to w tym momencie faktycznie jest to po stronie wynajmującego. Natomiast bieżące, drobne uszkodzenia obciążają zawsze najemcę. Kolejny obowiązek po stronie najemcy to jest udostępnienie lokalu wynajmującemu na potrzeby wszelkich napraw i konserwacji, a także zbadania chociażby stanu liczników i innych tego typu rzeczy. Nie można odmówić dostępu wynajmującemu. Odnowienie lokalu w momencie zwrotu tego lokalu. Jeżeli zwracamy lokal wynajmującemu, on musi być w takim samym stanie albo zbliżonym, co w momencie, w którym ten lokal otrzymaliśmy, został nam wydany z tytułu umowy
umowy najmu. Jeżeli faktycznie ściany są zużyte, podłogi są zużyte, to po stronie najemcy leży odnowienie tego lokalu. No i stosowanie się do zasad porządku domowego, a także dobrych relacji sąsiedzkich i nieutrudnianie korzystania z innych lokali, które są w tym samym budynku czy w sąsiedztwie sąsiadom. I w ogóle tutaj jest bardzo ostry reżim narzucony przez ustawodawcę w artykule 685 kodeksu cywilnego, dlatego że uporczywe, nagminne niestosowanie się do zasad porządku domowego, czyli hałasowanie, imprezowanie, niepozwalanie spać naszym sąsiadom, niszczenie, nie wiem, mienia wewnątrz naszego domu i na placu schodowej, jest podstawą do tego, aby rozwiązać właściwie każdą umowę najmu przez wynajmującego bez zachowania ustawowych terminów. A więc jest to bardzo rygorystyczny dla najemcy, nie wiem jak to nazwać, bat, reżim, który powoduje, że złamanie go, oczywiście w sposób, tak jak powiedziałem, nagminny, rażący, uporczywy, może spowodować rozwiązanie umowy najmu, wyrzucenie najemcy z danego lokalu bez zachowania terminów ustawowych. I to chyba jest jedyny taki przypadek w ogóle w kodeksie cywilnym i w samej ustawie o ochronie praw lokatorskich, gdzie faktycznie najemca jest aż tak no, ostro potraktowany tym reżimem ustawowym. Przejdźmy dalej. Proszę Państwa, to co opowiedziałem do tej pory głównie sprowadza się do takiej ogólnej konstrukcji najmu ujętej w kodeksie cywilnym. Kodeks cywilny ma taką swoją cechę, że reguluje nasz taki codzienne występujące w społeczeństwie stosunki prawne, wychodząc z założenia, że podmioty, które są łączone tym stosunkiem, są sobie równe, dostarczają sobie nawzajem tych dóbr podobnej wartości, mają podobną siłę negocjacyjną, zapewniają sobie podobne realizacje podobnych potrzeb. Natomiast ustawodawca wyszedł z założenia, że potrzeba mieszkania jest na tyle podstawową potrzebą, właściwie dla każdego, niezależnie czy jest on silnym biznesmenem i mocnym negocjatorem, czy też słabszą osobą o upadłym zdrowiu bez zdolności wysokich intelektualnych, że postanowił chronić prawa lokatorów, a więc wszystkich osób, które zajmują dany lokal z tytułu w zasadzie umowy najmu, właśnie poprzez ustawę o ochronie praw lokatorów. I ta ustawa, oprócz wielu innych aspektów, bo reguluje także chociażby kwestie lokali socjalnych czy lokali znajdujących się w zasobach samorządu terytorialnego, reguluje przede wszystkim to, co jest dla nas interesujące. Zasady rozwiązania umowy, reguluje zasady egzekucji przedmiotu najmu, czyli mówiąc kolokwialnie, eksmisji lokatora, którego chcemy i możemy się pozbyć, tak? No bo zawsze podstawa do eksmisji jakaś musi być, i reguluje zasady podwyższania czynszu. A więc idzie dużo bardziej w stronę najemcy niż kodeks cywilny. Kodeks cywilny omawiał nam ogólnie, czym jest najem, jak dzielimy się kosztami, jak wygląda czynsz, czym w ogóle jest czynsz. Natomiast ustawa o ochronie praw lokatorów reguluje, w jaki sposób ten lokator, ten człowiek, który ma potrzebę mieszkaniową, która jest absolutnie podstawową potrzebą do egzystencji, do życia w dzisiejszym społeczeństwie, jest chroniony. I tak dla przykładu, jeżeli chodzi o regulacje związane z podwyższeniem czynszu, ustawa reguluje, że podwyżka czynszu dla lokatora objętego właśnie ustawą o ochronie praw lokatorów może nastąpić nie częściej niż co 6 miesięcy, i nie może doprowadzić do wzrostu wartości czynszu przekraczającego 3% wartości odtworzeniowej. Brzmi strasznie zagmatwanie. Ja już tłumaczę, o co chodzi. Czym jest w ogóle wartość odtworzeniowa? Tabelę wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego publikuje co miesiąc Bank Gospodarstwa Krajowego. To jest tak naprawdę dane statystyczne dotyczące kosztów wybudowania metra kwadratowego lokalu mieszkalnego w budynku dla poszczególnych województw. I dla przykładu, jeżeli mamy województwo chociażby mazowieckie, czyli z miastem stołecznym Warszawą, to w obecnym miesiącu, dokładnie są to dane na 3 października tego roku, wartość odtworzeniowa dla 1 metra kwadratowego w Warszawie wynosiła 5848 zł. Co to oznacza? To oznacza, że 3% wartości odtworzeniowej rocznie w tym przypadku to jest mniej więcej jakieś około 200 zł. Czyli maksymalny czynsz po podwyżce, którą
chcielibyśmy zastosować w stosunku do naszego najemcy, może wynosić nie więcej niż 3% z tej kwoty, czyli około 200 zł miesięcznie, rocznie, przepraszam. Jeżeli podzielimy sobie to teraz przez ilość miesięcy, to jest 12 miesięcy w roku, no to wyjdzie nam stawka na poziomie kilkunastu złotych miesięcznie. Tyle wynosi maksymalna stawka czynszu, jaką może osiągnąć czynsz po podwyżce. Czy czynsz może być wyższy? Tak. Jeżeli się umówimy na samym początku, w pierwszej umowie najmu, że czynsz będzie wynosił dużo, dużo więcej, to ok, ale nie możemy wprowadzić podwyżki czynszu, która by przekraczała właśnie 3% wartości odtworzeniowej. Jest oczywiście jeden wyjątek, jeżeli wskutek podwyżki, która się trzyma w tych ramach, która jest ujęta w tych ramach 3% wartości odtworzeniowej, ten czynsz nie wystarcza wynajmującemu na zaspokojenie potrzeb związanych z utrzymaniem, byciem właścicielem i wynajmowaniem danego lokalu, to w tym momencie uznaje się, że podwyżka jest uzasadniona i można podnieść więcej niż do 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Ta sama ustawa reguluje nam też, w jakim trybie ta podwyżka może nastąpić. Generalnie stosuje się tutaj taką konstrukcję prawną, która związana jest z tak naprawdę wypowiedzeniem umowy podwyższającej czynsz. Czyli jeżeli chciałbym wprowadzić podwyżkę czynszu mojemu najemcy, to zgłaszając mu tą podwyżkę, de facto mu wypowiadam dotychczasową umowę w zakresie wysokości czynszu i od momentu, kiedy ustawowo, który jest ustawowo określony na 3 miesiące później, tyle jest karencja, jeżeli chodzi o wprowadzenie tej nowej stawki czynszu, on zaczyna obowiązywać. Natomiast ustawodawca w tym samym punkcie, to jest artykuł 8 ustawy o ochronie praw lokatorów, gwarantuje najemcy środki radzenia sobie, czy tak naprawdę anulowania, tak, tego czynszu na dwa sposoby. Po pierwsze, lokator może zakwestionować wysokość podwyżki i jednocześnie zgłaszając do sądu wniosek o ustalenie godziwej stawki czynszu, czyli żeby to sąd wyliczył, ile ta podwyżka czynszu wynosiła. I w drugim przypadku może nie zakwestionować, ale w ogóle odrzucić tą podwyżkę i w tym momencie uznaje się, że umowa najmu przestaje być ważna. Najem zostaje rozwiązany. I jak widzimy w tym przypadku, chcąc mieć najemcę i chcąc podnieść mu czynsz, bo na przykład no, wzrosły koszty utrzymania nieruchomości, bądź uznajemy, że powinniśmy więcej pieniędzy dostawać za daną nieruchomość, za dany lokal, to jest trudne. To jest po prostu trudne, dlatego że te stawki są bardzo, bardzo ograniczone. Do 3% wartości odtworzeniowej dla Warszawy kilkadziesiąt czy kilkanaście złotych miesięcznie stawka czynszu to jest właściwie taka nie występuje. Ona nie istnieje. Ona bardziej funkcjonuje w obszarze lokali właśnie zbliżonych do komunalnych, socjalnych, zastępczych, czyli tych w zasobach Skarbu Państwa czy miasta. Na wolnym rynku takich stawek nie ma, więc musimy się mocno gimnastykować z wykazaniem kalkulacji, która powoduje, że pokazuje, że to jest niewystarczające. I z drugiej strony najemca, którego my chcemy przecież mieć, my chcemy wynajmować ten lokal, ma bardzo szerokie narzędzia do tego, żeby zakwestionować lub w ogóle wypowiedzieć taką umowę w momencie, kiedy mu te nowe stawki czynszu nie odpowiadają. Przejdźmy dalej. I teraz tak. W pewnym momencie, w roku 2009 dokładnie, ustawodawca doszedł do wniosku, że ta ustawa o ochronie praw lokatorów no jest bardzo taka opiekuńcza, usztywniająca, bym powiedział bardziej, w stosunku do lokatorów, do najemców. Natomiast no jest pewna grupa osób, które funkcjonują na rynku nieruchomości, które chcą wynajmować mieszkania, na przykład studenci, na przykład osoby, które przyjeżdżają do innego miasta po pracy, a nie po to, żeby tam mieszkać, budować gospodarstwo domowe, zakładać rodzinę, które niekoniecznie potrzebują aż tak ścisłej, rygorystycznej ochrony, jaką zapewnia ustawa o ochronie praw lokatorskich. I dlatego właśnie wprowadzono umowy najmu okazjonalnego, które są dużo bardziej łagodne, mniej ścisłe, mniej ostre, jeżeli chodzi o ochronę lokatorską, dają dużo więcej swobody w poukładaniu się pomiędzy stronami. Natomiast są obarczone dosyć ścisłymi rygorami. Po pierwsze, umowa najmu okazjonalnego musi dotyczyć właśnie najmu na cele mieszkaniowe. Tam jest jeden wyjątek w ustawie o ochronie praw lokatorów. Mówi także, że cele mieszkaniowe to także
cele służące lokalom będącym pracowniami, służącymi twórcom do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. A więc jeżeli chcemy wynająć lokal artyście, który będzie rzeźbił, malował, prowadził własną pracownię fotograficzną, to też będzie, możemy taki najem objąć umową najmu okazjonalnego. Umowa najmu okazjonalnego, tak jak już wcześniej wspomniałem, musi być umową na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. A więc decydując się na taką formę współpracy z najemcą, nie mamy swobody w wyborze, czy jest to umowa na czas określony, czy na czas nieokreślony. Musi być zawsze zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. I teraz pojawia się bardzo duża ciekawostka, którą kwestionują nawet prawnicy, że jest to troszeczkę bez sensu, że czynnik fiskalny wpływa na poukładanie relacji pomiędzy wynajmującym a najemcą, a więc jest to konieczność zgłoszenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy do naczelnika odpowiedniego miejscowo urzędu skarbowego. Jeżeli umowa w ciągu 14 dni nie zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego, no to poczytuje się taką umowę za zwykłą umowę najmu, objętą oczywiście wszystkimi całym rygorem, reżimem związanym z ustawą o ochronie praw lokatorów, a nie umową najmu okazjonalnego. Co musi zawierać jako załączniki umowa najmu okazjonalnego? Przede wszystkim oświadczenie najemcy, przygotowane w tym momencie, ustanowione w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji lokalu, także wskazanie przez najemcę lokalu, w którym może zamieszkiwać w przypadku rozwiązania umowy najmu, czyli w tym momencie tak naprawdę to oświadczenie, to wskazanie innego lokalu wyklucza te wszystkie trudności w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego czy eksmisyjnego, mówiąc kolokwialnie, na przyszłość, no i wyrażenie zgody przez właściciela tego drugiego konkretnego lokalu na zamieszkanie naszego najemcy w jego lokalu w przypadku, kiedy najem się skończy. Przykład, jeżeli umawiamy się ze studentem, który przyjeżdża do naszego miasta na studia i chce on wynająć od nas mieszkanie, umawiamy się, że będzie to forma najmu okazjonalnego, no to w tym momencie musi on się zgodzić na to, że w przypadku rozwiązania umowy poddaje się egzekucji, czyli wyniesie się za prośbą komornika z tego mieszkania, wskaże w tym samym, jako załącznik do tej samej umowy, wskaże lokal, w którym będzie mieszkał w przypadku, jeżeli najem się rozwiąże, czyli prawdopodobnie wskaże mieszkanie swoich rodziców w innym mieście. Jego rodzice wyrażą zgodę na zamieszkanie tego studenta w ich mieszkaniu i to jest ten ostatni punkt, czyli wyrażenie zgody przez właściciela innego lokalu na zamieszkanie najemcy. Te trzy elementy muszą znaleźć się jako załączniki umowy najmu, aby była to umowa najmu okazjonalnego. Czyli jak widzimy, ustawodawca w tym przypadku bardzo poluźnił ten rygor związany z ochroną lokatora, ale pod warunkiem, że ten lokator jest świadom i w pełni przygotowany na to, że po rozwiązaniu umowy najmu ma gdzie mieszkać i nie ma potrzeby chronienia go przed eksmisją na bruk czy eksmisją w zimie itd., itd. Przejdźmy proszę dalej. I tak jak tutaj widzimy, najem okazjonalny tak naprawdę wyłącza nam funkcjonowanie tych regulacji, o których wcześniej mówiliśmy. Czyli tak naprawdę nie reguluje się w umowie, znaczy ustawa nie reguluje na wypadek najmu okazjonalnego kwestii rozwiązania umowy. Tutaj strony dogadują się samodzielnie lub stosuje się zasady z kodeksu cywilnego, czyli te, które uznają, że strony są sobie równe. Nie reguluje się zasad egzekucji czy eksmisji z przedmiotu najmu i nie reguluje się zasad podwyższania czynszu. Te wszystkie rzeczy pozostawia się stronom do uregulowania w umowie lub pozostawia się to kodeksowi cywilnemu, który, tak jak powiedziałem, traktuje wszystkie strony na równi. Przejdźmy proszę dalej. I teraz tak, rozwiązanie umowy. W przypadku zwykłego najmu, tutaj mamy w dwóch kolumnach najem, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli ten regulowany, chroniony przez ustawę o ochronie praw lokatorów. Po lewej stronie widzimy, po prawej stronie widzimy, jak to wygląda w przypadku umów najmu okazjonalnego. W zasadzie rozwiązanie umowy najmu tego chronionego przez ustawę lokatorską może nastąpić z czterech właściwie, no tak, czterech przyczyn ściśle określonych w ustawie. W przypadku zwłoki, 3-miesięcznej zwłoki w zapłacie czynszu, przy czym taka zwłoka musi być jeszcze później potwierdzona ze strony wynajmującego właściciela lokalu wezwaniem do zapłaty. Dopiero po niezastosowaniu się do wezwania do zapłaty można rozpocząć procedurę egzekucji z przedmiotu najmu.
Drugim przypadkiem określonym w ustawie jest sytuacja, w której lokal nie jest niezbędny do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Natomiast to też reguluje sama ustawa, jak to wygląda. Uznaje się, że lokal po prostu nie był zamieszkały przez ostatnie 12 miesięcy. Czyli jako wynajmujący muszę zaobserwować, że najemcy nie korzystał dla celów mieszkaniowych przez aż rok, żeby móc powołać się na ten punkt, żeby móc rozwiązać umowę najmu. Inny przypadek, który też określa ustawa, to jest przypadek, w którym ja jako właściciel mieszkania chciałbym w tym mieszkaniu zamieszkać lub chcę wskazać osobę z najbliższych, z grona najbliższych, który mógłby w tym lokalu zamieszkać. W tym przypadku znów terminy są bardzo odległe, dlatego że mówi się tutaj o terminie 3-letnim na wypowiedzenie takiej umowy lub półrocznym, jeżeli najemca dysponuje innym lokalem, w którym mógłby zamieszkać. Czyli znowu widzimy, że jest to bardzo, bardzo uciążliwe. No i ostatni punkt, właściwie nie z samej ustawy prawo lokatorskie, tylko bezpośrednio z kodeksu cywilnego, czyli punkt, o którym już mówiliśmy, artykuł 685 kodeksu cywilnego, czyli niestosowanie się przez najemcę do uporczywe, uciążliwe, takie, któremu nie możemy w żaden sposób zapobiec, niestosowanie się do zasad porządku domowego. To są właściwie cztery przypadki, w których ustawa pozwala wynajmującemu rozwiązać umowę z najemcą, który chce mieszkać w danym lokalu i płaci czynsz. Jak widzimy, ten najem chroniony przez ustawę lokatorską, czy ustawę o ochronie praw lokatorów, jest tak naprawdę bardzo ograniczający. Mówiąc, skracając to wszystko, co do tej pory powiedziałem, jeżeli mamy lokatora, najemcę, który jest chroniony przez tą ustawę, to jeżeli on chce mieszkać i płaci czynsz, jest to bardzo, ale to bardzo trudne, żeby takiego lokatora się pozbyć, chyba że faktycznie wskażemy, że chcemy tam zamieszkać, wtedy to trwa to 3 lata. Natomiast w przypadku najmu okazjonalnego sytuację mamy dużo, dużo prostszą. Jedyne, co nas trzyma, to jest zachowanie terminów ustawowych, jeżeli nie umówimy się w umowie co do innych terminów. I ten, już tutaj nie robiąc wywodu dotyczącego, jak są terminy wypowiedzenia umowy najmu określone w kodeksie cywilnym, w zasadzie dla umów obarczonych czynszem miesięcznym jest to miesięczny okres wypowiedzenia. Czyli jeżeli 15 kwietnia wypowiem mojemu najemcy umowę, no to ta umowa, ten najem ustaje ostatniego dnia kolejnego miesiąca, czyli w tym przypadku maja. Jak widzimy w tym przypadku, zarówno w tym przypadku, jak i w przypadku wcześniejszym, o którym mówiłem, czyli kwestii regulacji wysokości czynszu, podnoszenia czynszu, umowa najmu okazjonalnego jest dużo, dużo łatwiejsza, prostsza dla stron, które chcą się między sobą dogadywać i traktują się na równi. Przejdźmy dalej, bardzo proszę. Teraz tak, podsumowując, co tak naprawdę jest ważne dla nas jako najemcy na samym początku, zanim jeszcze zbudujemy swoją umowę, czyli poukładamy się z najemcą co do formy i tego, jak nasza współpraca w przyszłości będzie wyglądała. W pierwszej kolejności musimy zdecydować, czy chcemy zawrzeć umowę na czas określony, czy na czas nieokreślony. Pamiętajmy o tym, że jeżeli wybierzemy umowę na czas nieokreślony, w grę nie wchodzi zupełnie umowa najmu okazjonalnego, czyli ta dużo, dużo bardziej elastyczna, to dużo bardziej no, prostsza do realizacji dla wynajmującego. Ale czasami możemy chcieć wybrać właśnie umowę najmu na czas nieokreślony z różnych powodów, czysto rynkowych. Być może dysponujemy lokalem, który na przykład jest atrakcyjny dla osób przyjeżdżających z zagranicy, bo jest ulokowany super w centrum i powinniśmy go wynajmować osobom, które przyjeżdżają na krótkie kontrakty, które być może czasami mają nieregulowany czas. W takim przypadku na przykład umowa na czas nieokreślony jest dla nas dużo łatwiejsza, dużo bardziej przyswajalna niż budowanie umowy na czas określony, której ktoś może po prostu nie chcieć na określony czas zawrzeć. Kolejną rzeczą jest kwestia pobierania kaucji, czy ją chcemy pobrać, czy też nie, i uzależnienie zawarcia samej umowy, czy wejścia w życie tej umowy poprzez właśnie wpłacenie kaucji. Maksymalna wysokość kaucji, bo o tym nie powiedziałem, a to też warto wiedzieć, wynosi 12-krotność stawki czynszu, a więc nie możemy w przypadku czynszu na przykład na poziomie 1000 zł zażądać 20 tysięcy kaucji. Nie, w takim przypadku maksymalna kaucja wynosi 12 tysięcy zł i to od nas, stron umowy najmu, zależy, czy tą kaucję, na tą kaucję się umówimy, czy też nie.
Zasada podniesienia wysokości czynszu to musimy uregulować lub też nie, możemy pozostawić to kodeksowi cywilnemu, jeżeli dysponujemy umową najmu okazjonalnego. Jeżeli mamy umowę najmu okazjonalnego i posługujemy się umową regulowaną przez ustawę o ochronie praw lokatorów, no to oczywiście zasad podnoszenia czynszu sobie nie uregulujemy, bo to już jest w tym momencie w ustawie określone. No i kolejny aspekt, o czym już też mówiłem wcześniej, to jest zgoda lub nie na podnajem i użyczenie lokalu osobom trzecim. Tak jak powiedziałem na samym początku, w przypadku wynajmu nieruchomości, lokali, ta zgoda musi mieć formę aktywnej zgody właściciela. Nie można sobie założyć, czy najemca nie może założyć, że skoro wynajmujący właściciel nie powiedział mi nie podnajmuj, no to ja mogę to zrobić. Nie, coś takiego nie funkcjonuje. Właściciel wynajmujący musi się aktywnie zgodzić na realizację podnajmu lub użyczenia. Proszę Państwa, tyle jeżeli chodzi o naszą, o taką stronę czysto prezentacyjną. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego troszkę dłuższego wykładu. Chętnie teraz odpowiem na Państwa pytania. Na pewno takie się zrodziły. Bardzo proszę o wpisywanie w polu czatu.